Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Jędrek 85, razem ze mną jest GC. Ej. I witam was w kolejnym odcinku z naszej serii The Sims 4. Zapomnieliśmy przyspieszyć, żeby minęła noc. No ale dobra. Hipertempo i będzie ok. I teraz tak, Steve, ty śmierdzisz. Ale zanim... Ale musi najpierw naprawić. Pójdziesz się myć. No i co? I wstał teraz o... Ósma rano jest. Julia, co ty potrzebujesz? Ty de facto potrzebujesz zjeść. Jak Steve będzie naprawiał, to ty sobie zjesz... To z serem. To z serem? No w sumie tak, bo one są w tym samym czasie. Nie, naprawdę Steve'owi by się przydała siłownia. No. Ewentualnie go tam na tą bieżnię wrzuć, jak Julia będzie w pracy. No, w sumie tak. Tu im się to zacięło. No widzę właśnie, że mu się zacięło. No niestety, tak bywa. Steve, ale ty chyba nie umrzesz od śmierdzenia, nie? Nie, od śmierdzenia się nie da, można się tylko... Potem skorzystasz? Ze wstydu. Aha. Dopóki nie naprawisz, to jest lipa. O, Julia, tylko powiedz mi, że nie będziesz... Dobra, ty jesz. Uzyskał trzy typowe części. Potem weźmiesz prysznic. I tam gdzieś ta kubka pewnie leży do odzyskania. No nie, części. Bo on uzyskał części. Aha, no to mnie zaliczyło to. No musi z tej kubki odzyskać. Mhm. Dobra, a potem weźmiesz, otworzysz. I co ty możesz zjeść tutaj? 4 dni 8. Makaron albo tosty. Dobra. Już w Polsce, bo to jest ten sam czas, to. To jest ok. Julia, ty. Co ty masz w potrzebach? Czemu oni w ogóle jedzą na właśnie tej kanapie? Nie wiem, czemu oni jedzą na kanapie, a czemu nie jedzą przy stoliku. Albo na tych krzesłach. Znaczy, część na tych krzesłach jedzą, ale ok, dobra. Julia, sprzątnij od razu. Sprzątniesz to potem. Korzystasz. Dobra, i wytrzyj. Niech będzie. No ale ty kręcisz tym tyłkiem. No ona ma chód kobiecy chyba wybrany. Ważne no. Już się zrobił nie swoje, no ale... Brudno, no wiem, wiem. Steve, ty jak tam? Aha. Dobra, ty już idziesz jeść. To już artuchu jeden. Oj, Julii, co tam możemy dać Julii w sumie? A co ona jeszcze tam w tej aspiracji w aspiracjach? Potrzebuje? 20 udanych interakcji i 10 godzin napisania dowcipów. No właśnie. No niech popisze te dowcipy. Napisz... Nie. Nie tak. Komediowych. Komediowy. Pisz dowcipy. A ty Steve... czy ty masz tutaj tą książkę? Nie, nie masz tutaj tej książki. Otwórz. Miksologia, część pierwsza. Nie ma, bo Julia ją wczoraj odłożyła. Wiem, właśnie tak. Zapomniała o tym żona ten. Żebym odkładała. No jedz, Steve. Dobra, widzę, że zjadłeś. Zapewne nie posprząta, oczywiście. Jak przeczytasz, to sprzątniesz. Ja... No on teraz przerwie czytanie. Trzeba było mu to darować, to sprzątanie, tylko samemu sprzątnąć. Dobra, niech będzie moja strata. Dobra, Steve się uczy. To by tak na tej kanapie siedzicie, bo wam zmienimy jeszcze kanapy. Dużo czasu na niej spędzacie. Julia, pozwól, że podejrzę, co tam piszesz. To musi być śmieszne. Co ty chcesz? Zadzwonić do kogoś? Nie, do nikogo na razie nie dzwonisz. Co, już przeczytałeś? To niech czyta jeszcze raz. Nie, czyta. Mógłby to przeczytać już tak, żeby mu ten punkt skoczył. No, to, no tak chyba właśnie zrobimy, że... go tak pogonimy troszeczkę. By jutro dostała awans wtedy.
No, tak właśnie mi się wydaje, że chyba tak zrobimy, żeby on wskoczył mu ten jeden punkcik, a potem, Potem niech zgubi tego brzucha. że się uda. Bo kurczę, tak jak mówię, ten eliksir, jakbyśmy mu wyszczuplający kupili, no to on będzie taki chudy jak Patryk. No. To do faceta to nie bardzo pasuje. Nie, lepiej nie. Aha, jest 11, dobra. Trzeba pilnować, żeby Julia zdążyła iść do pracy. Spójrzmy w aspirację, ile tam 4 godziny. Dopiero. Ma zapisane. No, Steve już No, prawie. już mu prawie ten punkcik wskakuje. Dobra, troszkę to przyspieszę. No, jeszcze. Steve. Ogólnie to coś w poczcie jest, No, także jak podobno to, co skończy, on to napisz. wysyłał ostatnio do tego. Jest. Dobra. Dobra, niech sobie czyta, Dobra, może już mu pomagać. anulowałem. Weź pocztę. Spójrzmy. Steve, co tam było? Pochwal się. Albo No wiem, sprzedawaj to. sprzedaję właśnie. I tutaj. Łoń pospolite, okej. Może niech coś ulepszy. O właśnie, bo to co miał ulepszać? Miał prysznic ulepszać na samooczyszczenie. Ulepsz? Nie, ulepszył. Poszedł tańczyć. Chcę tam słuchać muzyki. Kurde, nie pamiętam, co miał ulepszyć. A, nie, tutaj bidet? Tak. Tutaj miał dodać bidet. No to wyłącz mu tą muzykę. Wyłącz ją, żeby nie prądu nie cierpało. Dobra. Julcia. Jak tam twoje potrzeby? Kurde, aha, dobra, spadłem, myślałem, że się zacięły też potrzeby. I byłoby to straszne. Już 6 godzin ma. No, dobrze. Zabawne interakcje to nie będzie problem potem. No to Steve'a nawet niech opowiada cały czas dowcipy. No, dokładnie, i wejdzie ten. Na razie musi to napisać. No zobacz, jak tam ogródek. Może zabrać. Podlej. Podlać? Dobra. No i dopiero. No podlej. Niech teraz podleje, a po prostu te plany to pozbiera, jak przyjdzie z pracy do No. jutro. Stevie, jak ci idzie? Jesteś w połowie ulepszania. Super. Dobra, Julcia podlewa. A zaraz będziemy mieć punkt ten majsterkowania. Kolejny. O, przyszedł nasz ulubiony O, przebrał kawalerek. się. No ileż można chodzić w stroju kosmonauty po pustyni? No nie wiem. Przecież to jest za gorąco. I tak jest ubrany jak na pustynię zbyt. Zbyt hardkorowo. A Julia skończy podlewać te kwiatki, to od razu do pracy pójdzie. Muszę przypilnować. No dobra, niech do końca podleje, bo tam jej chyba dwa tylko te kwiatki zostało. No dobra. No, jeszcze chwila i będzie. O, widzisz, już skończyła. Dobra. Ach, Steve jest pewny siebie. Nie poznasz nikogo nowego. Niech, a wiesz co zrób? Weź Poczekaj. mu zimny prysznic. Trzeba było mu zrobić zimny prysznic, to wtedy byłby skupiony. Nie skupiony, tylko. Ale O, pobudzony. tylko weź prysznic gorący, pomyśl i. Weź Aha. szybki prysznic, nie zimny. Gdy będzie pobudzony i chyba będzie mu szybciej wskakiwał Aha. tański do Fizycznej. sprawności fizycznej.
Dobra, zobaczmy. Może szybciej schudnie. Oj, No, telefon. dokładnie. Dobra, ktoś będzie. Odrzuć. Ale jest w przedpokoju. Aha. I teraz biegnie wypinać klatkę piersiową. Dobra. Ćwicz, ćwicz, Stevie. Julia, o której kończy? Do 20. 20, ona jest długo w pracy. Co, już się zmęczyłeś? Dobra, jeszcze raz mu ukaż. Jeszcze raz Ćwicz do granic ukaż. możliwości. Byłem tylko ten pasek przelecał naokoło i kończą, a później mogą ćwiczyć do upadłego. Chyba się wieża popsuła. Chyba tak. Właściwie zainspirowany. To niech naprawi, jak skończy. Albo w sumie już mu go wyśli. Trudno. Coś mi się zdaje, że znając nas, to na drugi dzień albo w przyszłym odcinku kupimy mu eliksir odchudzający. Naprawiaj, naprawiaj. A później go najwyżej wyślemy na siłownię, żeby troszeczkę podciągał ciężarów, to wtedy mu trochę mięśnie urosną i dokładnie. klata. No. O, no i teraz odzyska części. Steve, to jest twoja chwila prawdy. Elektryczny mógłby, ale oczywiście nie. Typowe części. Dobra. Zobacz, jakie tam ma potrzeby. W sumie co? No, w sumie dam mu tak, żeby sobie Niech skorzystał. skorzysta i później niech zje. No potem. Ule. Usunę ćwiczki. Otwórz i. Dobra, zjedz te tosty. Jak się zastanawiam, czy mu później na przykład ten. Czy lodówkę można zepsuć, skoro jest to wzmocnione ćwiczki, ulepszenie? No nie wiem. Może jest to możliwe, a może nie, bo ciężko określić. Znowu na kanapę idziesz jeść. Chyba im sprzedamy tą kanapę. Będą na stojąco oglądać telewizję. Ty będziesz miał jutro, powinieneś mieć jutro awans. Tak. Na którym to w ogóle idziesz? Na 14 też. Czyli razem. A co ma w aspiracji W jeszcze? aspiracjach? 10 A, to posiłków w stanie zainspirowania. Posiłków jeszcze. No teraz jest zainspirowany, to może niech coś ugotuje dla jednej osoby, jedną porcję. Gotuj. Cokolwiek Dobra, weźmy, jajecznicy. Jajecznicy na przykład. Dla jednej. A zobacz w ogóle, ile mu jeszcze tego zainspirowania zostało, może to się nie uda. 2 godziny. 2 godziny to powinien zdążyć, o ile nie będzie oglądał telewizji w czasie jedzenia. Wyłącz mu tą telewizję. Bo zauważyłam, że jak oni robią to dwie naraz to jest czynności z wolniej, no. jedzeniem, to wolniej to O, idzie. Julia awansowała. Awans na stanowisko poważna instrumentalistka. Julia awansowała i teraz będzie pracować jako poważna instrumentalistka. Julia będzie teraz zarabiać dodatkowe 11 simoleonów na godzinę, otrzymując w sumie 78 simoleonów na godzinę. Julia otrzymała także następujący bonus 1165 simoleonów i nagroda muzyczna ponad szczytem. Najbliższa zmiana w pracy, piątek o 15, czyli jutro. No. A co to jest to? Zobacz w trybie budowania. Tryb budowania i... I to ma, co to ma? Wystrój pobudzający. To w sypialni najlepiej byłoby postawić. Bo oni tam mają tą... Czekaj, zobaczmy, czy będzie gdzie to postawić. Na etażerce spróbuj postawić. O. Na etażerce lepiej, no. Może... Bo to jest... Co prawda Julia śpi z drugiej strony, ale dobra. Nieważne. No oni śpią jak no chcą. Wiem. Na głodne jest. Niech zje to, co... Aha, jeszcze nie przygotował tego. Kilciarskie ciastka w kształcie serca? Nie, no. Po co ma gotować? Weź porcję. O, jak tam wymiata Steve to misko. Dobra, posłucham tam po was.
No i znowu Na na kanapie. kanapę. Nie mogę po Kurde, prostu może z tu nie nich. ma jakiegoś. Nie no, bo przecież chodzili tam tutaj ludzie na, czy na No imprezie i ten. przecież siedzieli na imprezie. Tadam. No. TV. Chyba, że im najbliżej do tej kanapy po prostu. No to jest dziwne. Ale Bo wcześniej też tak była ta wcześniej. kanapa i nie przeszkadzało, a ten. No ale jednej tej jakby szafki było mniej, tego narożnika. No może. Dobra, Steve, co ty tam byś chciał? Sprzątnął tą jajecznicę do lodówki. Sprzątnąłem. Naprawdę już malować? Klasyczny obraz. Jest zainspirowany i dlatego. Dobra. Dobra, to Julianik się tam się pogląda. Co tam oglądałaś? Co, to kanał kucharski, nie Nie. jakiś szpital, czy ogląda. Romanse. Romanse. Aha, no bo jest fliciarska i dlatego. Jak to pozmywa, no, wleje jedne. Kurde. A potem niech pozbiera te plony. A, właśnie. Bierz cały plon. To by się zaraz inspiracja kończy i co? Niech maluje, jak już zaczął. Ty masz w ogóle poziom malowania? Pierwszy Trzeci. zapewne, ale trzeci. Tak, no jak mają tą sztalugę, to jak tylko chcą, to sobie idą i malują. Dobra, przynajmniej coś z tego jest. Julia, już Dobra, Julka pozbierałaś? skończyła. Toaleta. No. Moja droga. Julia przetwarza. Poczekaj, musi pomyśleć, jest zmęczona po pracy. No tak. Od 3 dni nie była. Czy tam dwóch. Pracy. No. W ogóle jak ona teraz pracuje? Jutro o 15. No dobra, ale Sobotę chodzi o mi, kiedy ma dni 15, a wolne wolne. ma wtorek, środa. No to jest akurat Steve. Znaczy ma czwartek i niedzielę wolną. Tylko? No. Owe? Steve? Sprzedaj tego. Boże, co on się taki jakiś alkoholiczny zrobi? No nie, ona to sprzeda. No akurat miałem na myśli nie to, że szedł do baru, a 214. Wow, za 214. A miałem na myśli to, że Julia właśnie, bo co ty potrzebujesz teraz do awansu? Gry na pianinie czwarty poziom i piąty gry na gitarze i mieć 7 przyjaciół? Kurde. No to ten awans będzie długi. No. A w ogóle to ten. Już chyba wiem, dlaczego pokazuje 0 z 5. Bo ona nie ma gry na skrzypcach i chyba dlatego pokazuje 0. Aha, no A możliwe. jak wbije skill z gitary, to wtedy pokazuje gitarę. No możliwe właśnie, że to jest tak. Julia, w sumie co to będzie? Jest 22. Brzdąkaj dla inspiracji. Nie chcę pobrzdąka. Brzdąkaj dla inspiracji. Przez chwilę, dopóki Steve nie naprawi. A potem niech spędzą jakiś wieczór razem. Jakoś wieczór razem. Na przykład ich zaproś na randkę w domu. No, wycieraj to. Chyba, że nie chce ci się randki O, robić. poczekaj jeszcze, odzyskaj części. Co ty to w ogóle masz? Kupcu solarski, nie? Zobądź awans, okej. A tak się zastanawiam, może by mu się przydał taki stół stolarski, bym sobie troszeczkę wtedy, nie wiem, czy to majsterkowanie też poprawia. No tylko. Wejdź w ten. Obiektywy dwóch pokoju. Weź szukaj. Tam wpisz stół stolarski. Tu. Stolarski. Kreatywność. Ile? No, ale jak będzie robił takie fajne rzeczy, to. Plus majsterkowanie, tak. Tylko myślę, gdzie No. to postawić, bo. O, tutaj można. No, można tu na zewnątrz na werandzie, W o. randzie mówisz?
Tylko w drugą stronę, z drugiej strony może, bo tam jest więcej miejsca. Tyle samo. Ale tyle samo, no ale lepiej będzie z drugiej Czekam. strony wyglądać. Nie będzie tak w pierwszym widoku. No. Dobra. Co dalej, co dalej, co dalej, co dalej? Niech coś zacznie. Właśnie, zrób rzeźbę. Zrób mebel, zrób mebel. Zrób mebel. Stolik, stołek barowy. Stolik. Stolik. Tak, Steve, będzie zrobił stolik. Gdzie zrobił meble, będzie stolarzem. Zobaczmy, jak ty chcesz zrobić stolik z tych paru kawałek. Kawałków drewna. Ej, jak ty to w ogóle potniesz? Mnie się siekierą tylko piło. Co ci kręgosłup boli? Kurde, kawa mi wystygła. Właśnie, jeszcze kawę mam. Już mi przypomniałaś. Ale już mam zimną. Nie przeszkadza mi to. No ja właśnie nie lubię zimnej kawy. No ja właśnie nie lubię zimnej kawy. Dobra, już coś więcej widać. Widzę chyba nogę od... Nie, to młotek. To będzie taki mini stoliczek. Dobra, nie będzie. Czy no, mini stoliczek on jest na tym stole, a później taki wielki wyjdzie pewnie. Co ty tam, Julia, potrzebujesz? A, chcesz iść spać? No to idź spać, no przecież ja cię nie bronię, moja droga. Mieli spędzić rwieczny. No to razem. Właśnie spędzili. No. Tak, to ten, poprawmy tu. Trochę jeszcze podrównajmy, nie? Poszlifujmy. Przyspiesz to, dach na dwójkę chociaż. Pomierzmy, tak, zgadza się, porysujmy. Młotkiem to. Jeszcze trochę ten, papierem. Zmierzmy. No, pomyśl, Steve. W wyposażeniu rodziny. Czyli wnioskuję, że to będzie tutaj. No i zobacz, jak on wygląda. Wykonanie Steve weź Knight. Go. Wartość 105. A weź go na podłogę, zobacz, jak wygląda. A obraz sprzedaj. Ej, no... Zawsze to stuwa. Dobra, Steve, teraz możesz iść spać. Steve będzie zarabiał, robiąc stoliki, meble. Julia będzie malować i będziemy mieć kasę na nowy dom. Tak. A Julia, jak wstaniesz, to weźmiesz prysznic. Uczy zainspirowana. Tylko co jej tą inspirację włącza? Teraz? No ten. To włącza pobudzenie. Aha. Ty je nawet nie włączyłeś aury chyba. A już wiem co, chyba te lampki są. A właśnie. Wiesz co, ja dzieje sobie jetnicę. Steve, no tak. Oj. Na razie go nie budź, bo ja Julia wiem. Jest pod prysznicem i będzie konflikt, bo rzeczywiście będzie się pluł. Ja wiem, że będzie ten, że się będą chcieli pogryźć. Dobra. Jak wstaniesz, to weźmiesz prysznic. No co tam może ulepszyć ten prysznic? Te bicze, czy coś tam. Pulsujące strumienie masujące. A to też by wpadało. To zrobimy, zrobić. Tylko potem sobie jeszcze zje makaron z serem. Trzeba było mu tosta dać, no ale dobra. Następnie zdąży, ulepszy, zamontuje te pulsujące. Tak, ta znowu romantycznie ogląda. Romance. No niech ogląda, ona chce chyba namalować coś. Nie, chcę rozmawiać o teorii kolorów. W muzeum. Aha. A, no to jest kasuj. Może coś innego się pokaże. No, Steve zaraz wstanie. A ten mikrofon to co tam ma? Dowcipy pewnie, że chce opowiadać. Tak, co ty chcesz? Nie, będzie rozmawiać o teorii kolorów w muzeum. Będziesz grał. Zagraj utwór. Zagraj utwór. Tradycji. Na ach, o, zazdrój. Wierzbowa zatoczka.
Oazo A mój zdrowie. skarbie. Dałem. No dobra. No dobrze, niech będzie. No Co ci co znowu nie tam pasuje? znowu nie jest? Obolały. Aha, to Bolą cię treningi. naprawdę mięśnie po... Może schudł teraz przez noc. Brzuch zmalał. Tak. Ej, ile oni mają punktów? Czyli znaczy, Julia to pewnie ma mało. Gdzie to było? W gwiazdce. 985 Julia i Steve 1935. A weź na prezencik, zobaczymy, co Steve'owi można z cech kupić. Wszystkie cechy, tak? Mile widziany, szybki sprzątacz, uważny, zacięty gimnastyk, mentor, Nie, coś, co by mu się do pracy przydało, coś z kulinariami związanym. szybki czytelnik, darmowe usługi, handlowiec, bezwstydny, kreatywny wizjoner. No tego już nie możemy. Aha, to już nic więcej. No ale poczekaj, bo zobaczymy, czy może... A nie ma chyba nic do... Na pewno im nie kupimy płodnych. Zawodowy obibok? Eurydyka to co to Już jest? patrzymy. Eurydyka. Szybciej rozwijam wszystkie umiejętności. Erudyka, Erudyka, nie no. eurydyka. Dobra. Handlowiec. Sprzedałem wykonane przez siebie rzeczy za więcej simoleonów. No to by mu To się może kupimy, przydało. co? No. Odbierzmy. Tak. I ty to masz. W cechach. A czy co tym chcesz? Aha, bo to kupić mu cechę, no dobra. No. Korzystaj. To najpierw skorzystasz, a potem ulepszysz. Jeżeli chcesz, obejrzyj dzieło sztuki w muzeum. Co to masz w tym muzeum? Ej, coś to miałam powiedzieć. A, już teraz możemy czarno-białą imprezę zrobić, bo tak. Steve może przygotować drinki, a Julia może grać ten na pianinie utwory. Gorzej, jak będzie tą Kazalinę na skrzypcach. No to będzie lipa. Tak się zastanawiam, czy Julii nie kupić skrzypiec, też jej nie kazać się uczyć na gry na skrzypcach. No można, dobra, słuchnijmy. Tylko najpierw to niech tą gitarę osiągnie, bo boję się, że po prostu zacznie, będzie kazało jej do pracy, do awansu skrzypce, a gitara pójdzie w odstawkę. Patrz, posprzątałeś Steve'owi, żeby mogło ułożyć kolejny talerz. Lepiej jeden. Nie wiem, czy do lodówki nie wsadziłeś znowu. Mówisz? Nie. Coś było, wyrzuć zepsute jedzenie. Dobra, niech to Julia, niech skończy, a potem je ten. Damy, żeby ten posprzątała. Przyspieszmy troszkę. Właśnie, spójrzmy, co mamy wszyscy w ma potrzebach. Towarzystwo. Towarzystwo. Dobra, to potem porozmawiasz. No wpuść już tego Jakuba. Zaprój do środka. No Co ty znowu tam? niech sprzeda obraz. O, 278. To niech ona go zaprosi do środka. Może jej Kupisz ten. nowy pomysł. Bo ona ma już przyjaciół kilku, to ja nie rozumiem, dlaczego jej to nie wskoczyło. Poczekaj, spójrzmy tutaj. Wszyscy, znajomi, rodzina. Przyjaciółka, przyjaciel. A weź teraz zobacz tam na tym w pracy. Na dół. 6, No, 7, trzech z no tak, bo siedmiu. 6. Dobra, Stevie. Ej, co on tam z tą piłą ma? Za nastrójnik. Włóczony Bał palec. się. Wiesz co, wyrzuć popsute jedzenie. No, mówiłam, że coś Opowiedz wsadziłeś do niewiarygodną lodówki. historię.
Ja, co ty chcesz? Nie będziesz przygotowała posiłku dla grupy, kiedy potrzebujesz skorzystać z toalety. Niech maluje, co jak. Niech na fortepianie gra jeszcze. Tylko nie ćwiczy. A Steve niech sobie pogada z nim, bo też później będzie potrzebował. O, jakaś następna przyszła. To też niech sobie ze Steve'em pogada. Jasne powitanie. Dobra, i teraz podziel się kreatywnymi pomysłami. Co ty tam kombinujesz, Jakub? Nieważne, chyba. A, słuchasz Julii, tak? No i dobrze. Chociaż jeden. Słuchacz. A potem podziel się kreatywnymi pomysłami. A Julia to z nią zna w ogóle? Jak ona się nazywa? Ewa Mucha. Weź na Julię. Weź na Julię. Wydaje mi się, że chyba tak. Bo to jest... Nie, na tą babkę najedź. Zobaczysz wtedy ten pasek. A, to jest ta Ciółka, druga tak. Przyjaciółka. No, zaraz mu to nastrój minie. Niezła zręczność. Tak, przed chwilą przez tłuczony palec, a teraz już niezła zręczność. Chcesz pochwalić kogoś? Tylko odważna gadka na podryw. No właśnie, już myślałam, że to naciśniesz. Powiedz niewiarygodną historię. No, Jakub się czegoś uczy u nas. Julia niebawem do pracy pójdzie. I Steve też. Nie, Julia ma na 15. Aha, teraz. Właśnie, bo Julia ma na 15, a Steve ma na 14. Dobra. Niech tam sobie gada. Dobra. Steve, wypadł do pracy. Do pracy. No. Julia. Czy żeby mu to zniknęło, to trzeba byłoby ich wysłać gdzieś tam na miasto. No chyba tak. Czwarty poziom to... pianino. To teraz jeszcze tylko gitara. Gitara i siedmiu przyjaciół. To jeszcze czterech potrzebuje. No się pójdzie na miasto w następnym odcinku. No dokładnie, bo w tym już za dużo nie zwojujemy. Do pracy. Wypad. A ty posprzątaj nam. Poszła sobie. Serio? I przez nią się nie włączyła hiperprędkość. W ogóle jaki Julia ma wdzianko no do pracy. Widzę właśnie. Co ty chcesz? Weź zimny prysznic. A ten znowu tu przylazł. Nikogo nie ma w domu. Wypad. Weź na Steve'a, bo i tak on chyba wcześniej przyjdzie. Steve o 22. Aha, no o 21. Potem jej już... Aha, bo nie można na lodówkę nacisnąć, jak jest w pracy. Nie da się otworzyć. Ja myślałem, że... Że może jednak, ale niestety lipa. No niestety. Ja tutaj ci się... Trzeba chęć do flirtów. To co tam w tej pracy, że ona taki flirciarski nastrój nie włączyła? Wiem, jest pogodna. Na pewno jest pogodna. Zapomniałam jej fryzury zmienić. Widzisz, nie przypomniałeś mi. No to na kolejny odcinek już będzie ten... ze zmienioną fryzurką. Ten Steve też może do fryzjera pójdzie. Dobra. Dobra, Julia już wróciła. Tu jeszcze chcesz tylko spać. A, zjadła w pracy. Do toalety ją wyślij i potem niech zje i dopiero spać. Skorzystaj. Otwórz. Schowaj tą książkę, co na podłodze leży koło fortepianu. Porcję. A następnie? Nie, niech nie idzie jeszcze spać. Niech sobie pobrzdąka na tej gitarze.
Bo jest dopiero 20, wpół do 10, no to jest bez sensu, żeby już Poświeć. szła. Dobra, zaraz Steve wróci. To już naciśnij na niego. Co jest? Aha, O, awans, tans. dobra. Kucharz albo miksolog. Chwilka, tutaj 52, a tutaj 45. Nie no, wiecie co? Weźmiemy jako chyba kucharza. A ja bym wzięła Wtorek, miksologa. środa, czwartek będzie pracował. Poniedziałek, to ten dzień i po... Piątek, to ten dzień, poniedziałek wolny. A miksolog tylko wtorek, środa do pracy. Nie, to wolne A nie, to jest. wolny jest. Tylko, że tutaj jest 52 Simoleony, a tutaj jest 45 na godzinę. 18 pierwsza i 15 do północy. To jak ty chcesz? No ja bo wezmę kucharza, bo... Tak, kucharz. No, dostaniemy lepszą lodówkę w sumie. Dobra, co tam dostaje? Steve Amasowy teraz będzie pracować jako główny żywieniowiec. Steve będzie teraz zarabiać dodatkowe 9 simoleonów na godzinę, otrzymując przy tym 52. Steve otrzymał także na swój bonus 697 simoleonów. Magnetyczny stojak na noże Positon Pro. Jego najbliższa zmiana w pracy sobota 15. I okej. Okay. Wydobądź tą skamielinę. Wydobądź skamielina. I teraz sprzedaj. Sprzedaj. Coś umieścił w świecie. Zobacz, co na podłogę wyrzucił. A nie, nic nie wyrzucił, nie zdążył. Zabawy potrzebujesz? No, to barabara. Sądni. To najlepiej poprawia. Tylko nie planuj wesele. Romantyczne i Barbara. No to niech Julia nie gra na I gitarze. Julia. Koniec z gitarką. Się nagrała. No i cóż, moi drodzy? O, coś zmęczona Julcia. No ale przynajmniej im zabawa podrośnie. Cóż, moi drodzy? To już byłoby wszystko w tym odcinku, więc dzięki za uwagę. Łapkujcie w górę, subskrybujcie, dawajcie filmiki do ulubionych, znajdźcie je znajomym. Komentujcie, zaglądajcie na kanał GC. Oraz na mój kanał. No i tu zapraszam was na kolejny odcinek, który będzie na kanale GC już we wtorek. A teraz jeszcze raz dzięki za uwagę, no i cześć! Pa!